Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście, aż gdy zaczynamy, moi drodzy, 30 odcinek naszej gry w Shoguna 2 klanem Hojo. Czas przeorganizować trochę naszą oś ataku. Mamy tutaj pełną armię, tutaj mamy półtorej armii, tutaj mamy armię i tutaj mamy armię. Cóż, trochę tych armii mało. Dlatego na prędce tworzymy tutaj armię. Mimo, że będzie ona na pewno bardzo słaba, ale dzięki temu będę w stanie cokolwiek tutaj robić. Jest ona naprawdę potrzebna, żeby naprawdę jakkolwiek tutaj zaszkodzić jeszcze naszym przeciwnikom. Dobra, w Owarii w zasadzie również mógłbym tutaj werbować. Ja szczerze mówiąc chciałbym... A gdzie ja mogę werbować? Zbrojownia, domek myśliwski. Plus 2 do ataków wręcz. Plus 20 do szybkości uzupełni. Moim zdaniem plus 5. Minus 10 do kosztu werbunku, minus 10 do kosztu werbunku, minus 20 do kosztu werbunku. Weźmy te koszary, ponieważ niestety, ale pieniędzy to u nas zbyt wiele nie ma. Serio, czy ja wysłałem tylko jednego żołnierza? Okej. Wszyscy wchodzą tutaj. Załóżmy sobie, niech będzie bez tych dwóch oddziałów. A, jeszcze nawet może się zmieścić. Super. A serio, to ja Ronina stąd wyciągnąłem, o Boże. Dobrze, nie krzyczą tutaj. Okej. Tak jak mówiłem, tutaj nie chcę iść na zachód dalej. Warto się cofnąć tutaj. Mamy kobaję. Serio, statek kupiecki mnie pokonał, nie no okej. Spoko. Dobra. Ta armia atakuje tutaj te resztki armii Otomo. No i atakujemy tutaj. Co to jest za? Prowincja Miyazu. Tutaj jest lekka jazda, tutaj jest jeden oddział łuczników, tutaj mamy dwa oddziały łuczników. Co chciałbym zrobić? Dobra, dajmy automat. Dlaczego? No niestety, ale dlatego, że tak czy inaczej tutaj musiałbym poniszczyć bramy, tak? Nie wdrapałbym się na te mury. Dobra. No i tutaj mogę się już bronić. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 jednostek. Tutaj na szczęście mogę się już bronić. Czy ja mogę wyjść i zaatakować cię? Ojej, stary, ty chcesz mnie tym atakować? Naprawdę? Nie no, zapraszam. Dobra. Tutaj wydaje się spoko w takim razie. Ciebie niestety, ale nie sięgnę. Bardzo żałuję. Co mamy tutaj? Też nic ciekawego. Tą armię zastanawiam się, czy mógłbym zaatakować. Na pewno będzie bolesne, jeżeli ja do nich podejdę. 2, 4 oddziały, 7 oddziałów i miotacze bomb. Kiepsko to będzie wyglądać. Nie, dobra, stoczmy ją na polu bitwy. Dlaczego tak się zastanawiałem? Ponieważ jak widzicie, on ma bardzo dużo miotaczy bomb. No i to będzie na pewno niebezpieczne. Ale spróbujemy ich jakoś tutaj z najmniejszymi stratami pokonać. Zobaczymy, czy nam się uda. Jeżeli tak, to fajnie. Wydaje mi się, że to są te dwie armie i może jeszcze gdzieś tam trzecia się trzyma. Chosokabe i to będzie już końcówka
ich możliwości. Pewnie tak będzie. Deszcz. Deszcz niekoniecznie nas interesuje. Chciałbym użyć płonących strzał. Okej. Chciałbym użyć płonących strzał. Pytanie teraz, czy on do mnie przyjdzie. Jeśli tak, byłoby wyśmienicie, ale nie sądzę, żeby on do mnie przyszedł, bo to ja atakuję jego. Formalnie. Więc tak. No dobra, rozpocznij bitwę. Idziesz do mnie? Nie, stoisz jak te... Nie powiem co. Okej. Stoi dalej? Stoi. Super. Konnica w takim razie. No, ruszył się. Cwaniaczek. No dobra, ustawiamy się w takim razie. Tutaj. Dobra, może pauza, bo tak będę sobie delikatnie ich rozstawiał, a... No i zaraz do mnie podejdą. Okej, okay. Wy tutaj. Cholera. Tak, rozstawimy naszych włóczników. O masakra. Niech będzie tak rozstawieni miecznicy, a tutaj... A do lasu pójdą nodaci. O, to też jest w miarę dobry pomysł. Okej. Konnica. Moment. Tak. Wygrupa pierwsza, tryb obronny. Konnica. Kto tutaj idzie? Łucznicy, łucznicy. Spoko, tych łuczników nawet mógłbym tutaj ściągnąć. Tylko podeszli bliżej. Okej. Okay. A tu już lekka jazda idzie. Dobra, to my was ustawimy w takim razie. Trochę... O. To jest właśnie lipa. Tu już nie mogę ich na przykład ustawić, tak? Się ustawiam jakiś dziko. Strasznie. Nie, dobra. Stop. Stańcie w miejscu. Niech oni tu ich ostrzelają, dobrze. Bardziej interesuje mnie tutaj strzelać tych miotaczy bomb. No właśnie, oni będą stanowić największe zagrożenie w tym momencie. Gdzie oni są? To jest dobre pytanie. Okej, okay, tu mamy miotaczy. Tu mamy miotaczy. Tu mamy miotaczy. I tu mamy miotaczy, wyśmienicie. Cała jedynka. Ogniste strzały. Okej, okay, bardzo dobrze, że oni tak atakują. My się ustawimy w ten sposób. Jak tam tutaj? Was mogę jakoś wypuścić do przodu? O matko boska, jakie ustawienie dzikie. No, ustawcie się jakoś. A, w ten sposób się ustawicie? No, spoko. O, a tu jest w miarę logiczne ustawienie już, o. Dobra, to już nie jest logiczne. Pauza. Okej. W porządku. Tych tutaj nie widzę w ogóle. Bardzo dobrze. Przegrupowanie na wszystkich. A swoją drogą fajnie to wygląda. Te płonące strzały, no. Luźny szyk. Już mają pozamiatane w tym momencie łucznicy. Tych wycofamy.
oni przejeżdżają dalej. Pięknie, odciągniemy ich tutaj. Bardzo ładnie. Pauza. W tym momencie szarże. I w tym momencie atak. W ten sposób. Okej, wygląda spoko. Co teraz? Wy. W takim razie atakujecie. A wy się ustawicie tak. Myślę, że to jest dobry pomysł. Wow, tutaj generała to ty nie rzucaj. Z łaski swojej. Zaraz ta lekka jazda zniknie z powierzchni ziemi. Świetnie. Bardzo dobrze. Generała bym jeszcze poprosił o dokończenie dzieła, a was już ustawić normalnie. Okej. Wygląda spoko. Wszystkich poza konnicą stać. Luz. Tutaj oni oberwali najmocniej, ale to chyba jest ten oddział, który... Tak, ten oddział, który otrzymywał tutaj ostrzał, znaczy ostrzał obrzut z miotaczy bomb. Dlatego są tacy przerzedzeni, powiedzmy. A dobra, przyspieszmy to jeszcze. Nie nadają się oni nie nadają się prawie wcale tutaj te oddziały do ścigania, co prawda, ale a nie radzą sobie tak fatalnie jeszcze. Gdzie on jest? Koń za nimi, może zdążysz jeszcze. Leć. O tak, na spacerze jesteś, zapomniałem. No, bie. Okej, dzięki. No i nie zdążyłeś, trudno. Niestety. Coś tu jeszcze jest do złapania? Nie. Zobaczmy, jak nam się... O, chciałem zobaczyć, jak się prezentują ładnie nasi... Jeszcze tu jakieś ciało leży. Zakończ bitwę oczywiście. Udało nam się tutaj zwyciężyć bardzo dobrze. Jest w porządku. Jest w porządku, ponieważ niewielu straciliśmy. Natomiast, znaczy jeden oddział praktycznie cały. Tam oberwali mocno tych miotaczy bomb. Ale to i tak jest całkiem dobrze. Co tutaj jest? Także nadal mógłbym się śmiało bronić, zostać w tym miejscu. Trzy tury i mamy mamy tutaj uzupełnione nasze jednostki, więc wygląda to całkiem przyzwoicie. Co mógłbym zrobić tutaj? Ja nająłbym Metsukę tylko i wyłącznie po to, aby ewentualnie spróbować zaaresztować tego kolesia. To jest generał, to jest to daimyo czy co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Werbować tu też nie powerbujemy. A, tutaj miałem sprawdzić to, bo tu będzie pewnie mocne bunty. Nie tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Jest całkiem spoko. Czy ma tu szpiega? Serio? Nie. Nie będę próbował, bo jeszcze stracę sam swojego kolesia. A tu jest ten. Czemu on tu siedzi?
chłopie na front, a nie... generał, tu jest jeszcze jeden, zauważyłem. Biegiem tutaj, może coś... coś zdziałasz ciekawego. Dobrze. Tutaj mamy... armijkę. O Jezus, to oni... oni formalnie żyją, ale... ale bardzo źle. Okej. Stracono 6 jednostek. Masakra, to już są pływające trupy tutaj. W zasadzie mógłbym ich tu wysadzić, ale pytanie, czy to jest dobry pomysł. Szczerze mówiąc. Co to jest? Kobaja z uczynkami, widzisz, boję się tu trochę atakować ich. W ten sposób. Dobra, wysadzimy ich tutaj. Cyk. Wrócimy się tutaj zaatakować. A ta armia ruszy na Ki. W razie czego ci ich przewiozą przez ten kawalątek. Dobra. Wygląda w porządku. Tutaj jak coś będziemy się bronić. Okej. Tutaj w czym specjalizuje się Wakasa? Wakasa w zasadzie to w niczym. Więc w takim razie samuraje z katanami tu bym chciał mieć. Dobra. Jak tam biegłeś w sztukach? Jedna tura. Super. Plus 2 do premii rodowej podatku. Bardzo fajnie. Uff. Jakiś minimalny dochód nam wzrośnie. Okej. Oni tu sobie wrzucili mnicha. No ja bym na ich miejsce zaatakował Wakasę, ale czy to zrobią? Tego nie wiem. No tak. Ci oczywiście idą tutaj. Tego mojego... Metsukę zabić. Boże, jak oni mordują wszystkich. Nie, jednak się nie skusili. Ale Mori nas zaatakowała. Okej. Tak. Jaki mam czas? 17 minut. Kurde, nie zdążam po prostu tych bram naprawiać. Oczywiście, że stoczymy na polu walki, bo to nie ulega wątpliwości, innej opcji nie mamy. Natomiast, cóż, szkoda, że cały czas one są poniszczone, te bramy. Zobaczymy, czy się uda. Powinno nam się udać. Mamy dużo, 600 osób na przewagi, ale nie ma generała. To jest bardzo... bardzo tutaj ważny aspekt tego właśnie, że nie ma generała. Warto wtedy będzie się skupić głównie na jednym tym oddziale, który przyjmuje dowodzenie, czyli nad kapitanem, dowódcą. No i powinna ta armia pęknąć. Łyk wody, no i lecimy. O matko, jakie malutkie to wszystko. Dobra, ile mamy wejść? 3. Okej. 4. Tak. 4 wejścia. Jazda z Yari, co? Nie, dobra, rozpocznijmy bitwę i tu sobie popatrzymy, gdzie oni są, bo... tu tutaj mamy? Tu mamy Yari. Tu mamy... jest okej. Tu mamy katany i Yari. Tu mamy same katany. Tu mamy same rusznice. A tu mamy samych łuczników. Aha, czy wy myślicie o tym samym co ja? Ja bym wypuścił jeden oddział. Od razu tutaj. Wiem, że najpewniej go stracę. Zdaję sobie z tego sprawę i to doskonale. Ale jeżeli... jeżeli bym ich tam nadszarpnął, to byłby zdecydowany... zdecydowany plus. Dobrze, czy ma jeszcze jakichś wolnych łuczników tutaj? To jest dobre pytanie. Chciałbym jeden oddział chociaż rzucić tutaj. No jedź, no biegiem, biegiem, chłopaki.
Oni nie zdążą się ustawić. Co tu się dzieje, bo powiem szczerze, że troszkę tak zaoferowałem się tymi moimi tą moją jazdą i w ogóle nie zwróciłem uwagi, co się tu dzieje. Dobrze. Trochę ich tu przetrzebiło. Niestety, ale oberwaliśmy mocno. Teraz możemy zaatakować tych tutaj. Też oberwo. Okej, czy oni tu wchodzą? Co robią? Bo nie wiem, nie widzę. Aż mi się tu ładują, dobra. Pauza w takim razie. W takim razie pauza i ustawiacie się tutaj. Też już strzelacie. Okej. Ashigaru Ziari, tak. Ustawiacie się tutaj. Garnizonowi Ashigaru Ziari, ustawicie się tutaj. Ok. Ok, nie jest tak źle. Dobra, ci jeszcze jakoś tu sobie dają radę. Odjedziemy nimi kawałek. Nawet tutaj. Możliwe, że ich odciągnę od siebie. To byłoby naprawdę spoko. Dobra, pauza, bo oni mi są już tutaj zdecydowanie zbyt blisko. Samuraje, raz. Samuraje, dwa. Okej. A ci już się tu ładowali. Do ataku w takim razie by się wycofać. Tak, tych dwóch ustawiłem, dobra. Generał, tak, i przegrupowanie. Oni do przodu. Rozumiem, że dobra, oni strzelają. W takim razie. Tak, bo oni jeszcze tu nie wchodzą, więc śmiało możecie się tak ustawić, żeby do nich strzelać. Ok. Tutaj się już ładują. No, tu już są. Powiem szczerze, dość blisko. No dobra, pauza. Lecimy dalej w takim razie. Tak, widzicie, odciągnąłem ich tutaj, to konkretnie. Jeszcze niech sobie tam odjadą. Okej. Hops, 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 do ataku. Okej. Już tutaj się ładują następni. Więc ustawicie się tak, aby w ten sposób się ustawić. Okej, takie ustawienie. Do ataku w takim razie, jeżeli macie możliwość. Okej, i tutaj mur. Super. A wy się ustawcie tak. Dobra, 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 bo tutaj. A oni są tutaj, okej. No to do lasu.
do lasu. Akurat z nimi się rozprawimy i wtedy ruszymy na pościg. Okej, okay. Nie, wy zostańcie tutaj. Najlepiej będzie, jeżeli tak zrobicie. Okej, wy się ustawcie normalnie. Tu jest jak? Co tu się dzieje? A tu mamy dwa oddziały, tak? Okej, więc was jeszcze puścimy tędy, tędy i tutaj. Naokoło. Jak lubią tak spacerować, to niech za wami chodzą. Tutaj ostrzał na tych łuczników. To jeszcze wsparcie przyjdzie, świetnie. Okej, tu muszę chyba generała wysłać. A to są samurajowie, cholera. W takim razie te dwa oddziały samurajów z katanami, niech na nich ruszą. Dobrze. O, ci się zorientowali, że chyba zrobili błąd, goniąc za moją jazdą. Okej, jak to tu wygląda? Całkiem spoko. Dobrze. Tu już można ich wyłączyć i wycofać. Cyk. Okej, oni tam gonią, świetnie. Ostrzał. Super, a gdzie jest moja jazda? Okej, gdzieś tam sobie powolutku jadą, świetnie. Bardzo dobrze. O to właśnie chodzi. Nie spodziewałem, że ten patent z jazdą się uda. Tak łyknął haczyk. Ale się udało, świetnie. Okej. Teraz w ten sposób ustawić się. No i myślę, że tutaj naprawdę jedna, dwie salwy będzie pozamiatane. A ci twardo co, idą za nami czy co? Tu gdzieś jeszcze jakiś oddział jest. A oni czekają, okej. Spoko. Dobra, to niech oni ruszą sobie na nich. Bez problemu. Okej. Samuraje z katanami, no dobra. To was w takim razie ustawimy sobie w ten sposób. A nie, to nie trzeba tak was ustawić. Strzelać normalnie ich. Tak jak staliście, fuck. Stracę tylko możliwość ostrzału. Jeszcze płonące strzały i pozamiatane. Trochę ich powycinamy. Zdecydowanie. No i jeszcze tutaj na dobitkę pojadą nasi samuraje, jazda z Yari. O shit, dobra, pauza. Zapomniałem przecież, że oni będą sypać teraz. Dobra, oczywiście kontynuujemy. Aha, generał rusza, okej, normalne ustawienie. I dajmy im tutaj jeszcze przegrupowanie, jest w porządku. Ci tam będą się teraz przemieszczać. W zasadzie to możemy nawet wypuścić sobie tych samurajów z Nodachi, niech nabiorą trochę doświadczenia na tych Ashigaru z różnicami. Myślę, że powinni ich dogonić, znaczy złapać ich gdzieś tutaj na przedpolu. Już tędy bym biegał, na spoko. Okej, ci pomyśleli, dobra. Jeszcze sobie zobaczymy. A nie, oni uciekają, dobra, to nie ma sensu.
No i teraz takie zderzenie mieczy. Nom, 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 nom. Dobra. Aha, to czego ich nie gonicie? Dobra, generał zgłupiał. Trudno. To wy zaatakujcie ich. No to oni są chyba wyczerpani, co? Bardzo zmęczeni faktycznie. No dobra, udało nam się. Zdecydowanie poszło gorzej. O Boże, jaki rządek. Serio? Spoko to wygląda. Tu pod małych stóp. Tak. No to jedź, stary, jak chcesz. Ich dogonić. Co mówiłem? Udało nam się pokonać ich, na szczęście. No łatwo generalnie nie było, no ale się udało. No i dobrze. Zakończymy bitwę, zdecydowane zwycięstwo, świetnie. No i zaraz ogarniemy, co możemy zrobić i myślę, że zakończymy odcinek, bo na moim zegarku jest już 31 minut, także wypadałoby już powoli się żegnać. Także zobaczmy tylko, co tutaj widzimy po zakończeniu tej bitwy i myślę, że faktycznie możemy ten odcinek zakończyć. Dobrze, więc stracił on prawie 2100 żołnierzy, my straciliśmy ich zaledwie 600. Przypuszczam, że zaraz zaatakuje nas jeszcze ktoś, no bo przecież to nie byłby szogun, gdybyśmy się pięciokrotnie nie musieli bronić. Uciekamy. Dobrze, i generalnie... O proszę, właśnie o tym mówię, tak? Teraz oni będą nas atakować. No tak. Czyli kolejna tutaj. Wow, coraz mniej jest nas, ale to dziwo mamy przewagę. Także to, moi drodzy, zobaczycie już w następnym odcinku. W tym dziękuję wam za uwagę. Nie zapomnijcie go ocenić, jeżeli wam się spodobał. I do zobaczyska w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.